Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa we wtorek, 23 czerwca i zapraszam na Jawor Express. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie informuje, że obecnie w mieście potwierdzono 32 przypadki zakażenia koronawirusem, 13 potwierdzonych ozdrowieńców, 119 osób przechodzi kwarantannę nałożoną decyzją administracyjną, 250 osób jest objętych obserwacją epidemiologiczną, 2 osoby są hospitalizowane. Kampania prezydencka na ostatniej prostej. Kandydaci do samego końca walczą o niezdecydowanych wyborców. W ubiegłą sobotę w Parku Gródek oraz na Jaworznickich Plantach pojawiła się ekipa Szymona Hołowni. Zwolennicy kandydata zachęcali przede wszystkim do udziału w wyborach, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca. Pomimo szalejącego wirusa odbędą się tegoroczne edycje czwartego konkursu Talent i Praca dla najlepszego absolwenta Jaworznickiej Państwowej Szkoły Muzycznej i 14 konkurs Talent i Praca dla najlepszego maturzysty Jaworzna. Z powodu pandemii zmianom uległy jedynie terminy konkursu. Pozostałe warunki konkursu nie uległy zmianom. Jeśli chodzi o szkołę muzyczną, 26, czyli w piątek najbliższy, przesłuchujemy wytypowanych przez szkołę kandydatów. Wiem, że jest ich 5. Nie wiem, czy chłopcy, czy dziewczęta. Wiem, że jest ich 5. Ze względu na warunki sanitarne apeluję do rodziców, nauczycieli, wszystkich tych, którzy dotychczas słuchali razem z jurorami popisów startujących do nagrody, że niestety w tym roku nie będzie to możliwe. Tak jak nie będzie możliwa żadna giełda na korytarzu. Każdy z kandydatów, jak obiecał nam dyrektor szkoły, pan Dzierwa, będzie przebywał, podczas gdy inni grają, w osobnej sali. Będziemy prosić ich po kolei. Jednorazowo będą grali po 2 utwory różnego charakteru. To jest dość trudne podjąć decyzję dla jury, ale będą musieli to zrobić w tych warunkach. Chcemy bowiem, żeby najlepszy dostał nagrodę, niezależnie od tego, czy wirus jest, czy wirusa nie ma. Oceniać będą trzej panowie, dwaj ci sami, którzy w poprzednich latach, pan Marian Miller, pan Wojciech Lichtański, ale ponieważ izolowany jest pan Kurek, w zamian na jego miejsce wchodzi pan Jan Wolański. Wynik będzie znany od razu. Po przesłuchaniu jury podejmie decyzję, nie wiem ile mi to czasu zajmie, podejmie decyzję i to od razu ogłosimy. Pozostanie problem wręczenia nagrody. Dotychczas wręczaliśmy ją 1 września na otwarcie nowego roku szkolnego. Tu nic nie wiemy na ten temat, czy taka uroczystość w ogóle będzie, jak to będzie wyglądało, ale obiecuję, że na pewno zawiadomimy, poinformujemy i publicznie nagrodę wręczymy. Jeśli chodzi o konkurs Talent i Praca dla maturzystów, oczywiście też jest aktualny, ale ze względu na pandemię wyniki matur będą znane dopiero 11 sierpnia, czyli znowu naruszone mamy zasady regulaminu. Musimy dać pewną ilość dni szkołom, żeby mogły zgłosić kandydatów. Musimy dać parę dni naszym jurorom, którzy tych kandydatów ocenią i oczywiście znowu publicznie poinformujemy, łamiąc poprzednie zasady, kto laureatami tej nagrody zostanie. Wysokość nagród pozostaje bez zmian. W szkole muzycznej 3000 zł i medal, oczywiście list gratulacyjny od jurorów. U maturzystów po 2000 zł w 3 dziedzinach: humanistycznej, matematyczno-fizycznej, biologiczno-chemicznej. Ocenia to jury, które w poprzednich latach, fundatorzy także się nie zmienili. Pan Kotulski, pani Świętosławska i moja skromna osoba wraz z mężem. Jak mówi organizatorka konkursu Janina Dębska-Bębenek, mimo sytuacji pandemii i trudności w przebiegu konkursu, organizator niezmiennie trzyma się idei samego konkursu. W myśl zasady, że jeżeli nie będziemy dbać o młodych, zdolnych i utalentowanych, to wykreują się miernoty. O przebiegu tegorocznej edycji konkursu będziemy informować na bieżąco. Prezentujemy Państwu kolejną kandydatkę do tytułu Najlepszy Sprzedawca Jaworzna. Dzisiaj prezentujemy panią Katarzynę Sowa. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Sowa.
Urodziłam się w Jaworznie, a mieszkam w dzielnicy Jaworzna w Jeleniu. Jako sprzedawca pracuję już od 30 lat. Wcześniej pracowałam w Byczynie, w sklepie ogólnospożywczym. Pracowałam tam 16 lat, a potem przez ponad 10 lat w sklepie spożywczym w Jeleniu, a od ponad roku pracuję w pączkarni Polukrowane. Lubię swoją pracę, bo lubię ludzi, lubię kontakt z ludźmi. Jestem gadułą, więc wydaje mi się, że sprawdzam się w tym zawodzie. Nie wyobrażam sobie pracy na innym stanowisku. A pracę tutaj bardzo lubię, bo daje mi dużo radości. Jest świetna atmosfera, super się dogadujemy. No i chętnie się do takiej pracy przychodzi. No, mamy bardzo sympatycznych klientów i cieszy nas to, że przychodzą do nas, że mamy coraz więcej też nowych klientów. Bardzo nas to cieszy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie. Swoje typy kandydatów możecie wysyłać na maila biuro@jaworzno.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca. A teraz informacje sportowe. Nowy sezon dla Zgody Byczyna zapowiada się ciekawie. Trwają przygotowania jaworznickiej drużyny do występów w lidze okręgowej. W niedzielę 21 marca piłkarze Zgody rozegrali mecz kontrolny w Luszowicach. Na pewno jest drugi nasz sparing, trochę zmieniamy taktykę, więc jest na pewno dużo zamieszania na boisku jest, bo chłopacy nie do końca wiedzą, jak się w tym ustawieniu ustawić. Więc z meczu na mecz, tak jak w zimie, te sparingi będzie wyglądało to coraz lepiej. No mówię, no dzisiaj zwłaszcza na tym boisku było dużo zamieszania. Dzisiaj mamy trochę testowanych zawodników, jeden z nich strzelił bramkę. Tak, jest to młodzieżowiec, który prawdopodobnie do nas przyjdzie. Jest wszystko na dobrej drodze, żeby u nas grał w tej rundzie. Jak tam Szymon Ostachowski? Jakiegoś miał Pietra przed karnym, a jednak udało się. No na pewno jest jednym z młodszych zawodników tu w drużynie, więc na pewno nie miał tej okazji wcześniej. No się śmiejemy, ale wykonał to pewnie. Szymon Stachowski, autor dwóch bramek w dzisiejszym meczu. Tak, witam. Jak się odnajdujesz w drużynie? Można powiedzieć, że jest coraz lepiej. Czuję się bardzo dobrze i trener mi daje szansę, coraz więcej szansy w drużynie. Myślisz, że dacie radę w okręgówce? Mam nadzieję, że tak. Jak będzie taki skład, to nie ma problemu. Można się spodziewać po kolejnych sparingach? Jakich przeciwników? Teraz mamy przerwę w tym tygodniu i od następnego tygodnia zaczynamy sparingi z drużynami z wyższych lig, z lig okręgowych, czyli z Bukownem, później mamy Żarki, które grajemy razem z ligami, więc przeciwnik wyższy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Rząd chce wprowadzić nową opłatę od sprzętu elektronicznego. Ceny laptopów czy smartfonów mogą być nawet kilkaset złotych wyższe, około 1 miliarda złotych rocznie. Taka kwota miałaby trafić do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi po wprowadzeniu nowej daniny, tak zwanej opłaty reprograficznej obejmującej smartfony, tablety czy laptopy. Z dużym niepokojem przyjęliśmy zapowiedzi wprowadzenia nowego podatku od urządzeń elektronicznych. Mam tu na myśli smartfony, tablety, laptopy, telewizory z funkcją smart, czyli taką elektronikę, z której na co dzień korzystamy wszyscy w naszych gospodarstwach domowych. To de facto jest podatek, chociaż nazywa się to opłatą reprograficzną. Opłata reprograficzna w założeniu ma służyć temu, żeby rekompensować twórcom straty, które ponoszą z tego powodu, że konsumenci zamiast kupować treści i płacić za nie również pośrednio artystom, przechowują i kopiują na dozwolony tak zwany osobisty użytek ten materiał. No i ta opłata zgodnie z zapowiedziami miałaby wynosić aż 6% wartości sprzętu elektronicznego,
co wydaje się bardzo, bardzo dużą kwotą, zważywszy na to, jaki jest wolumen właśnie tego rynku, czyli smartfonów, telewizorów, laptopów. Do organizacji zbiorowego zarządzania miałoby trafić około 1 000 000 000 złotych rocznie. Z dużym przerażeniem to przyjęliśmy, bo to oznacza, że te pieniądze zostaną zabrane z kieszeni Polaków, z naszych domowych budżetów. W sytuacji, w której w tej chwili wszyscy się znaleźliśmy, gdzie jedno urządzenie typu laptop w domu okazuje się być za mało, bo wszyscy chodzimy do pracy używając laptopa, do szkoły używając laptopa. Te rzeczy stały się dobrem pierwszej potrzeby. To już nie jest jakieś ekskluzywne dobro do rozrywki. Każde gospodarstwo domowe tego potrzebuje i to więcej niż jednej sztuki. To może prowadzić też do zjawiska ograniczenia dostępności tego sprzętu, o którym mówimy, a więc pośrednio przyczyniać się do wykluczenia cyfrowego, co w obecnej sytuacji, kiedy nasze życie w pandemii stało się jeszcze bardziej cyfrowe niż dotychczas, wywoła również niekorzystne skutki społeczne. Jeżeli natomiast chodzi o ten uszczerbek na przychodach czy zyskach artystów, no to przypominam, że opłaty tego typu na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania ponosimy od bardzo dawna. Jest opłata reprograficzna na nośniki typu pendrive, na papier nawet. I okazuje się, że zarządzanie tymi środkami jest po prostu nieefektywne. To znaczy na kontach organizacji zbiorowego zarządzania leżą wręcz 1 000 000 000 złotych nierozdysponowane. Organizacje zawodowe różnego rodzaju w sytuacji zagrożenia pandemicznego, utraty zarobków przez swoich przedstawicieli grupy zawodowej wprowadzają różne programy pomocowe, różne świadczenia na rzecz tych grup. Natomiast artyści zostali trochę przez te organizacje zbiorowego zarządzania zostawieni sami sobie i uważamy, że w pierwszej kolejności należałoby ten system wyczyścić, usprawnić, sprawić, żeby był bardziej przejrzysty i dopiero potem szukać dodatkowych pieniędzy. Znaczy używajmy tego, co już mamy najpierw w sposób sensowny, a dopiero zastanawiajmy się, czy potrzebujemy więcej. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia już jutro.